Gościem kultowych rozmów jest Monika Pyrek, lekkoatletka, tyczkarka, olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu, trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata oraz wicemistrzyni Europy. Jest takie sławne powiedzenie, że mężczyznę poznać po tym, jak kończy, a kobietę? To trudno powiedzieć. Myślę, że jak przejdzie przez życie przede wszystkim. Mi się udało przez tą moją karierę sportową przejść bardzo płynnie, myślę, i to przejście z życia sportowego do, powiedzmy, życia normalnego, bo my to tak sportowcy określamy, też było bardzo płynne i cieszę się, że się tak udało, bo nie wszyscy sportowcy potrafią tak skończyć w odpowiednim momencie przede wszystkim. A zaczęłaś to normalne życie z hukiem, to był ślub, wkrótce dziecko i nowa praca, na dodatek wymagająca też nowej energii od ciebie i dużej odwagi, bo praca na żywo w radiu. A jakoś w tym moim życiu zawsze jest tak, że jakoś się podejmuje tych działań takich, gdzie trzeba wskoczyć na głęboką wodę. Też ten skok o tyczce tego dowodzi, bo ja mam lęk wysokości. Także to wszystko jakoś w tym życiu moim tak się układało i oczywiście byłam przerażona, że mam nagle zacząć pracę w radiu. Ale mój mąż jest tą osobą, która mnie zawsze popycha. Także wypchnął mnie. I się okazało, że myślę już teraz po roku pracy, myślę, że to była dobra decyzja. Jakoś tak się szybko wkręciłam w to. Jakbym miała siebie określić, to przede wszystkim jestem mamą, a dopiero później radiowcem. A brakuje ci czegoś? Śni ci się czasem, że skaczesz? Śnią mi się czasem zawody, ale w takich ekstremalnych warunkach. I to się zawsze wiąże z jakąś tam stresującą sytuacją, którą mam w danym dniu, to wtedy w tej samej nocy mi się śnią jakieś zawody, gdzie deszcz pada, w ogóle jakieś wiatry, nie wiatry, które w skoku o tyczce po prostu są katastrofą, zawsze utrudniają i wtedy ten sport staje się bardzo niebezpieczny. W twoim wypadku Ateny to była dla ciebie porażka, mimo że czwarte miejsce na olimpiadzie, czyli bardzo dobrze. Od razu powiem, że skoki z Aten oglądałam 2 lata dopiero później po. To było strasznie takie emocjonalne przeżycie, bo ja byłam nastawiona tam, że naprawdę uda się zdobyć ten upragniony medal olimpijski. Jechałam jako faworytka. Mój mąż do tej pory mi powtarza, że pamięta, jak wsiadałam do autobusu i jakoś już jadąc na konkurs finałowy i tam próbowaliśmy się jakoś zmotywować oboje i ja mu powiedziałam, jadę po medal olimpijski. Dopiero po 2 latach mi to przypomniało, ja zapomniałam. Trzeba było mi zamknąć usta wtedy. Także to było naprawdę bardzo duże przeżycie. Jak pamiętam ten mój ostatni skok, gdzie ja nie wiadomo, nikt nie jest w stanie powiedzieć, czym ja potrąciłam poprzeczkę, a ona spadła po prostu. Mi się wydaje, że nie potrąciłam jej. Na filmie też, na tych zbliżeniach, które są telewizyjne, też tego nie widać. No czegoś tam zabrakło. No ja mówię, że talent to jest w tej pracy treningowej to jest 10%, potem ciężka praca, a na końcu jest potrzebne to szczęście. No mi się nie udało niestety, aczkolwiek muszę powiedzieć, że kolejne igrzyska w Pekinie byłam zdecydowanie lepiej przygotowana, skakałam zdecydowanie stabilniej, wyżej, no ale też się nie udało. Też mimo, że byłam wtedy jakby w szczytowej formie swojej sportowej, zająłam 5. miejsce, ale do tej pory uważam, że to były moje najlepsze igrzyska. 4. miejsce to szczyt ironii losu, prawda? To pierwsze miejsce za pudłem. Co się wtedy czuje? No i to trudne było strasznie, bo z jednej strony no to taka moja osobista porażka, a z drugiej strony wszyscy się cieszyli, bo tak czy siak Polka zdobyła medal, Ania Rogowska zdobyła brązowy medal. Dlaczego 2 lata nie oglądałaś siebie? To było strasznie trudne takie pod względem, no ja się płakałam po prostu, jak to widziałam. Nie rozumiałam, dlaczego ta poprzeczka spadła, dlaczego tak się to wszystko potoczyło. Już 2 lata nie trenuję i jakby trochę te wspomnienia się oddalają. Jakoś nie czuję już takich negatywnych wspomnień co do tego. Raczej to wszystko takie płynne się wydaje, że to tak miało być, ale może to dlatego, że jest dzieciątko i jakby no inne rzeczy się teraz liczą w moim życiu. Sportowcy prowadzą trochę takie życie społeczne, jak na kolonii, jak na obozie, tak, przez tak, większość tak. swojego życia. Jak wyglądają relacje? No ja spędzałam 250 dni w roku poza domem, poza Polską właściwie.
się śmiałam, że w tamtym roku to była moja pierwsza zima, którą spędziłam w Szczecinie, a nie w Spale. Ja 16 zim z rzędu spędziłam w ośrodku przygotowań olimpijskich w Spale, gdzie od grudnia do marca byłam non-stop z przerwą na święta. Bożego Narodzenia. Mam wrażenie, że sportowcy rzadko się żenią ze sobą, że częściej to bywają, nie wiem, trenerzy, menadżerowie. Ciekawe pytanie, naprawdę, bo jakby te miłości takie nastoletnie rzeczywiście są w sporcie, no bo to jest to nasze środowisko naturalne i tam siebie poznajemy. Znaczy, ja wiem, no chyba trzeba mieć takiego opiekuna bardziej, kto cię przynajmniej w moim przypadku tak było, że moim mężem jest mój menadżer, który po prostu zorganizował mi to całe życie, jakby wprowadził taką harmonię w to wszystko, porządek. Zdarzają się pary takie czysto sportowe, ale też rzadko się zdarzają w jednej dyscyplinie. Często jest tak, że to są z innych dyscyplin ludzie. Myślę, że to też jest trochę takie ambicjonalnie trudne, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest sportowcem w dyscyplinie czy w konkurencji indywidualnej, to jakby no musi być trochę egoistą. To jest naturalne, bo bez tego to no, nie da się osiągnąć największych sukcesów. No i może zawsze jest jakiś taki element zazdrości. Myślę, że jest coś takiego. Nie przeżyłam tego, ale tak sobie to wyobrażam, że z jednej strony się bardzo wspiera tą drugą osobę, ale z drugiej strony, jak ta jest lepsza, tobie nie wyjdzie, no to jakoś tam się czuję. I to, co mówię, no jednak ten sport no, jakoś tak kształtuje tą rodzinę, że wszystko jest pod jedną osobę podporządkowane. A jakby miało być pod dwie osoby, to myślę, że byłoby to bardzo trudne. A kto dziś w twoim domu jest na tej wyższej, lepszej pozycji? Szefa, króla, ja wiem? Czy twój mąż, teraz, czy ty? Teraz się wyrównało. No, właściwie myślę, że szefem i królem jest teraz nasz syn przede wszystkim. Wszystko jest teraz pod niego podporządkowane. Ale trochę się pozmieniały te relacje. Rzeczywiście wcześniej było tak, że ja, bez przerwy nie rób tego, nie, bo tutaj sobie coś zrobisz, a zjedz to, tu musisz być silna. I teraz nawet od czasu do czasu mam pretensje, jak mnie coś boli. I mówię, o Jezu, jak mnie kolano boli, coś tam. Mój mąż nie reaguje. A wcześniej było, boli mnie kolano. Jezus Maria, boli cię kolano, idziemy do lekarza. Tak. I teraz tak się czuję trochę tak, że się już nie troszczasz tak bardzo. Trudno przestać być królewną? Chyba nie. Jakoś przez tyle lat było się gdzieś tam na tym wyższym stopniu i na tym świeczniku wszyscy na ciebie patrzyli i oceniali. A teraz no, mogę być taka bardziej normalna, bo wygłupiać się. A brakuje ci adrenaliny, podziwu, zachwytów, publiczności? Nie, tego w ogóle mi nie brakuje. Brakuje mi ludzi, brakuje mi moich przyjaciół, nawet takich słynnych śniadań w spalskiej stołówce, gdzie przesiadywaliśmy, po prostu nie schodziło się tylko na jedzenie, tylko się rozmawiało, wygłupiało. Także tego mi brakuje. Brakuje mi na pewno jakiejś takiej aktywności. Ale w ogóle nie brakuje mi takiej presji z zawodów. Naprawdę, bo to jest strasznie trudna sytuacja. Kiedyś nawet ktoś mi powiedział, że jacyś amerykańscy psychologowie jakieś badania zrobili, że taki stres przedstartowy jest porównywalny do stresu zagrożenia życia. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że to tak to wygląda. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży stres. I właśnie jak teraz oglądam zmagania moich kolegów, to sobie tak myślę, mówię, Boże, jak dobrze, że ja już nie muszę przeżywać tych emocji, że jakby jeden skok nie zależy od tego, jak się potoczy moje życie, bo to są takie emocje, to jest głupie, jak sobie teraz o tym myślę, że po co się człowiek aż tak bardzo tym stresuje, no bo jak się nie zdobędzie miejsca jakiegoś dobrego na danych zawodach, no to wtedy nie będzie szkolenia, nie będzie jakiegoś tam stypendium sportowego, czyli no nie masz się za co utrzymać. Rzeczywiście to jest strasznie stresujące. Ja bym chciała, żeby polscy sportowcy kiedyś dożyli takich czasów, że będą mieli spokojniejszą głowę. Trudno się dziwić, że sportowcy są przedmiotem kultu. Trochę tak, rzeczywiście to ludzie patrzą z większym szacunkiem. Z jednej strony to jest bardzo duży szacunek, ale z drugiej strony jest też ta ciemna strona jakichś takich hejterów internetowych, których ja naprawdę się strasznych rzeczy o sobie naczytałam. Ale w którymś momencie człowiek się przyzwyczaja do tego i jakby omija w ogóle to, stwierdza, że to nie ma znaczenia. Mam zdecydowanie więcej dowodów na to, że gdzieś tam ludzie jednak darzą mnie sympatią.
I nie wierzę, że tych hejterów spotykałaś twarzą w twarz. Nie, oczywiście, że oni nie. Się chowają tak. Ze swoimi frustracjami jednak poza internet. Dokładnie. Chociaż zdarzały mi się takie listy od ludzi, którzy naprawdę jakieś takie wielkie poematy pisali na temat tego, co powinnam zmienić. Doradzali mi laicy, którzy wiedzieli, jakby byli ekspertami nagle od skoku o tyczce. Albo, że coś źle powiedziałam niegramatycznie w telewizji, to rzeczywiście podziwiałam ludzi, że chciało im się usiąść, znaleźć jakiś adres tam do mnie i to napisać. No to też jest godne szacunku, ale pewnie to też jakiś był z jednej strony jakiś objaw sympatii, bo chcieli, żebym była lepsza. Jak pokonuje się lęk wysokości i wybija się na 5 metrów w górę samemu, z własnej woli? No też się zastanawiam do tej pory, jak ja to robiłam, ale z drugiej strony to pokazuje, jak można walczyć z samą sobą, jak po prostu pokonać swoje jakieś tam własne lęki. Oczywiście w mojej karierze sportowej raz było lepiej, raz było gorzej. Im byłam starsza, tym było gorzej, no bo jakby miałam więcej doświadczenia, więcej odpowiedzialności i te lęki narastały. Ale z drugiej strony się zawsze podkreślam, że ja jestem dowodem na to, że naprawdę można walczyć ze wszystkim i ktokolwiek się czegoś boi przez najzwyklejszych rzeczach w swoim życiu, no to trzeba po prostu próbować, a nie od razu uciekać i tego nie robić. Ten lęk wysokości dotąd cię nie opuszcza? Jak on się objawia? Latać samolotami już się przyzwyczaiłam, no bo musiałam niestety wiele razy latać, także to już jest... To już nie jest ten lęk, ale z kolei jak gdzieś stoję na wieżowcu jakimś, czy spoglądam w dół, no to jest dalej przerażające. Nie jeżdżę na nartach niestety ze względu na to, bo jak sobie pomyślę, patrzę na tą górkę w dół i wydaje mi się, że ona tam zakręca pod spód, także unikam tego typu sytuacji i takich ekstremalnych bardziej już teraz. Ale to też pewnie ze względu na to, że teraz mam synka i też jestem bardziej, jeszcze bardziej odpowiedzialna. Na początku skakałaś wzwyż. W pewnym momencie pojawił się człowiek, który namówił cię, nawet w dość zdecydowany sposób, żebyś spróbowała sportu, którego kobiety w Polsce jeszcze nie uprawiały, skoku o tyczce. Jak to się stało, że zgodziłaś się i zaczęłaś próbować? Ja się nie zgodziłam, nie miałam wyjścia tak naprawdę. Trener Edward Szymczak przyjechał wtedy, gdzieś tam był na jakiejś pracy za granicą i tam zobaczył, że kobiety próbują swoich sił w skoku o tyczce. No i wtedy byłyśmy wszystkie testowane. Po prostu trener zarządził, że proszę, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, próbujesz. Ale się okazało, że po paru treningach ja dosyć szybko łapałam te wszystkie takie aspekty techniczne. No i po pół roku treningów byłam trzecia w Polsce. Zostałam wcielona do kadry narodowej. Wcześniej byłam w skoku wzwyż, byłam tylko w kadrze makroregionu. Trener musiał mi obiecać, że będę mogła równocześnie skakać i wzwyż, i o tyczce. Oczywiście mnie oszukał, bo się nie da, bo to jest całkiem inne odbicie, więc nie ma możliwości takiej. Ale uwierzyłam na tyle, że się zgodziłam. A to były czasy, kiedy jeszcze poważni profesorowie AWF-u dowodzili, że skok o tyczce jest bardzo niezdrowy dla kobiet. Tak. No do tej pory są od czasu do czasu takie zdanie mają profesorowie, zwłaszcza mówiono to też przy okazji trójskoku kobiecego, że no, jakby ta biodra czy miednica kobiet jest nieprzystosowana do tego, żeby tutaj w skoku o tyczce spadać z takiej wysokości i rzeczywiście jest to jakieś tam zagrożenie życia. No. Ja jestem dowodem na to, że urodziłam dziecko zdrowe i dosyć szybko po zakończeniu kariery, także na pewno to nie jest, to nie są prawdziwe badania. Z kolei rzeczywiście no, przez dłuższy czas mówiono o skoku o tyczce kobiet jako o sporcie typowo męskim, że te dziewczyny takie babochłopy trochę. A w twoim wypadku to zdecydowanie nie. Myślę, nieprawda. Że jeżeli się spojrzy w ogóle na skocznie, skoczki o tyczce, to się zobaczy, że tam całkiem atrakcyjne kobiety są, zwłaszcza w kusych strojach startowych. A powiedz, jak przyjęli was mężczyźni, którzy skakali o tyczce i nagle kobiety postanowiły szturmem wejść do ich dyscypliny? Na początku było trudno, to nawet w grupie treningowej było strasznie, bo panowie nas naprawdę nie lubili nas. Nie poważali? Nie, i byli zazdrowani. Rośnie o to, że trener poświęca nam dużo uwagi, bo my byliśmy bardzo liczną grupą, około 30 osób było i tak po połowie było chłopaków i dziewczyn. I no,
a że ja zawsze miałam dużo do powiedzenia i się jakby nie bałam dyskutować z chłopakami, to byłam tą osobą nielubianą, która ma ta pyrek, to coś tam przychodzi i tu podskakuje, tak? Także musiałyśmy walczyć o swoje, no nawet od trenera, względy trenera, także to na początku było trudne. Ale jakoś tak się to układa, że skoczkowie, w ogóle wszyscy, i w dal, i trójskoczkowie, i skoczkowie wzwyż, i tyczkarze, zawsze się trzymają razem. Co się dzieje z człowiekiem w trakcie tego niebywale akrobatycznego wydarzenia, jakim jest wybicie się na wielką wysokość i potem upadek w dół? Myślę, że wszystkim się wydaje, że to jest tak, że ten najgorszy moment to jest moment tego lotu. A tak nie jest niestety. I najtrudniejszy moment to jest moment odbicia. Tego biegu idealnego z przyspieszeniem i później przeniesienie tej twojej energii w tą, przekazanie jej do jakby martwej rzeczy, tak? Bo musisz się odważyć, zgiąć tą tyczkę i to jest ten najtrudniejszy moment. I wszyscy trenerzy powtarzają, że to, co zrobisz na dole, to pokaże później ten lot u góry. A już i to jest jakby ten moment taki naprawdę ekstremalny, bo musisz zaufać, no to jest sztuczny sprzęt, czasem się łamie, musisz się odważyć, żeby to zrobić idealnie. A później ten sam lot jest bardzo przyjemny, a jak materac jest dobry, to właściwie to lądowanie jest bardzo przyjemne, aczkolwiek zdarzają się materace bardzo twarde, gdzie później na następny dzień mamy zakwasy, zwłaszcza tutaj w szyi, bo człowiek się napina, żeby gdzieś tam to nie bolało. Ale bardzo fajny jest ten lot taki, kiedy rzeczywiście czujesz, bo to jest tak, że czujesz już na ziemi, czujesz, jak skok będzie wyglądał. I wiesz, jak poczujesz ten wyrzut tyczki, to jest ten moment lotu. Tak, to jest to takie high. Kiedy czujesz strach największy? Czy właśnie w tym momencie wybicia? W momencie wybicia. O 99% tyczkarzy ma coś takiego w swojej karierze, nawet czasem w trakcie sezonu, że po prostu zamyka się jakaś klapka w głowie i nie jesteś w stanie oddać skoku. Ze strachu? Ze strachu. Mhm. No i właściwie nie wiesz, czym ten strach jest spowodowany, no bo ani nic ci się nie stało wcześniej, ani ci się tyczka nie złamała, ani gdzieś źle nie wylądowałeś, tylko po prostu może to jest ten element tego ekstremalnego sportu, że jednak musisz się odważyć i to nie jest tak na przykład, że biegniesz i nagle ci się wydaje, że nie możesz. Nie, tylko stoisz, ja miałam coś takiego, że stałam na początku rozbiegu i mówię, no nie dam rady. To jest niemożliwe. Trener? Mój trener się złościł oczywiście na mnie, mimo że też był tyczkarzem i wie, jak to jest. Mhm. Ale zawsze staraliśmy się jakoś to opanować i wtedy trzeba w tych takich trudnych momentach trzeba zachować naprawdę zimną krew i po prostu nie spieszyć się i mówić, dobra. Nie, dzisiaj nie wyszło, odpocznij, żeby to po prostu nie narastało. Czy czujesz się feministką? Nie, aż tak bardzo to nie. Aczkolwiek walczyłam głośno o swoje i zawsze walczę i uważam, że jesteśmy kobiety, są takimi samymi ludźmi jak mężczyźni i mamy takie same prawa. A kobiety mają trudniej niż mężczyźni? No, myślę, że to jest dyskusyjne. Z jednej strony oczywiście tak, ale też często panowie są tymi głowami rodziny i oni też myślę, że mają ciężki orzech do zgryzienia, żeby zapewnić byt tej rodzinie. I ja uważam, że to powinno być jednak jakoś porówno rozłożone w związkach, że ani jedno, ani drugie jakby nie jest skazane na większą pracę i większe nerwy. Jestem zwolenniczką tego, żeby było jakby te obowiązki były podzielone na połowę w domu. Wtedy jest spokój, jest harmonia, nie mamy do siebie pretensji, żyje się lepiej. A czy kobiety, sportsmenki tracą kobiecość? Ty jesteś wyjątkiem, to pewne, bo jesteś bardzo kobieca, co zresztą dowodzisz też w tej rozmowie, ale czy tak jest? Ja myślę, że tak nie jest. Że jednak kobiety dbają o siebie, te kobiety w sporcie i widać to po makijażu, na chociażby to na najprostsze rzeczy, po makijażu na zawodach. Ja też zawsze o to dbałam, żeby jakoś tam wyglądać. Ja wiem, że to jest wysiłek i nie lubiłam takich swoich zdjęć koszmarnych, kiedy w momencie właśnie odbicia, kiedy są te największe emocje, największy wysiłek. Ja mam po prostu wykręconą tą buzię jakoś. I zawsze jakoś ci fotoreporterzy później umieszczali na pierwszych stronach takie okropne zdjęcia. Im się to najbardziej podobało. Tak, ja rozumiem, że to jest sport, ten wysiłek, to jest takie kultowe, ale no, było to trudne do zniesienia, aczkolwiek przyzwyczaiłam się też do tego. Ale myślę, że
tu jest też takie balansowanie na granicy, bo z jednej strony chcesz być kobieca i chcesz być tym, kim jesteś, ale z drugiej strony wiesz, że musisz, no, musisz być silna, tak? Musisz te tony tych ciężarków przenieść na siłownię. Akurat w skoku łotyczce musisz na tym drążku takim gimnastycznym bardzo dużo fikać jakichś przeróżnych akrobacji siłowych, tych rzeczy, żeby później to przenieść na ten skok na stadionie. I robią się te barki, te ręce wielkie, nogi takie umięśnione. Ale myślę, że to też jest urokliwe. Jak jest w granicy takiego rozsądku, to jest urokliwe. Ale też nie można odbierać kobietom, jeżeli chcą być takie jakby bardziej silne i wtedy no, czasem są większe niż mężczyźni. Obcowałaś z kobietami, które jakby stawały się trochę męskie, a może nawet miały taką potrzebę. Muszę powiedzieć, że był taki przypadek i no, jest w dalszym ciągu w skoku łotyczce kobiet. Yvonne Buschbaum była taka zawodniczka, niemiecka tyczkarka, która wielokrotnie była lepsza ode mnie. No i podjęła dosyć odważną decyzję, bo postanowiła zakończyć swoją karierę sportową, poddać się kuracji hormonalnej i jest teraz Balianem Buschbaumem. Jest szczęśliwym mężczyzną, zrobiła to na oczach całego świata tak naprawdę. Chciała pokazać, że zawsze się czuła źle w swoim ciele. I ja pamiętam, jak nawet takie towarzyskie z nią rozmowy, no to ona o tym mówiła oficjalnie, że ona się nie czuje dobrze w tym ciele, że ona nie jest kobietą. I też rozsądne było to, że po prostu zakończyła swoją karierę. Nie chciała oszukiwać, tak, bo mogłaby oszukiwać. Tak, miałaby zlecenie lekarskie, że ma tą kurację hormonalną i mogłaby startować dalej, ale ona wszystko szczerze powiedziała. I ja myślę, że dużo odwagi to wymagało i ją podziwiam. I ciężko się wypowiadać na ten temat, bo to zawsze. Ale gender cię nie przeraża? Nie.